Pies czy kot? Czyli jak wybrać swoje przyszłe zwierzątko domowe, czy też zwierzę domowe, ponieważ no, wiemy, niektóre psy potrafią ważyć kilkadziesiąt kilogramów, a niektóre koty ponad 10 kg, więc to już nie jest zwierzątko. I to jest bardzo ważna decyzja o tym mówię bardzo często że wybór czy to odpowiedniego psa, czy to odpowiedniego kota a już nie mówiąc o tym czy to będzie pies, czy kot to jest decyzja bardzo ważna, ponieważ jest to decyzja na wiele lat. I ten pies czy też kot będzie z nami, no, miejmy nadzieję, te kilkanaście lat. I zanim zdecydujesz, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań, zastanowić się nad kilkoma rzeczami, i pierwsza i najważniejsza z nich czy wolisz psy, czy wolisz koty? Nie w znaczeniu, że no, tylko koty, tylko psy, bo wtedy decyzja jest jedna i jest decyzją prostą, ale po której, może nie stronie, ale mm, tak, od razu odpowiadając na to pytanie, pies czy kot, co odpowiesz? To jest bardzo ważna sprawa. To jest niesamowicie ważna sprawa, ponieważ gdy chcemy wybrać psa albo kota, albo już któregoś z psów, albo któregoś z kotów, to musimy też patrzeć na to, co nam się podoba. Wiem, że to dla niektórych jest takie. No, Powinno się wybierać według charakteru, potrzeb, tego co możemy zaproponować, ale ten aspekt, żeby nam się ten pies, żeby nam się ten kot podobał, jest niesamowicie ważny i w mojej opinii nie powinien być nigdy pomijany. Więc jeśli jesteś za kotami, jeśli jesteś za psami, to wtedy decyzja jest o wiele prostsza. Chociaż tutaj przechodzimy do drugiego punktu, do drugiego pytania, ale zanim zadam to pytanie, czy też wejdziemy w ten temat, zapraszam do, Was do wsparcia. Patronite, postawienie symbolicznej kawy. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają. To właśnie dzięki Wam ten kanał może nadal istnieć. Z powodów, które no niestety wystąpiły. Co tu dużo mówić, bez tego wsparcia, no częstotliwość filmów spadnie do jednego, dwóch tygodniowo. Jeśli w ogóle. Druga rzecz to oczywiście to, czy jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie warunki. I to nie chodzi tylko o ilość miejsca, o to, gdzie mieszkamy. Na przykład w przypadku psów bardzo ważnym elementem jest czas. I tak, kotu też musimy poświęcić dosyć dużo czasu, o wiele więcej niż się większości z nas wydaje. Tylko, że w przypadku psów dochodzą elementy takie jak spacery. Spacer jest niesamowicie ważną rzeczą dla naszych psów. Spacer jest czymś, co musimy zapewnić naszemu psu, ponieważ, jak zawsze powtarzam, to nie tylko wysiłek fizyczny, ale też możliwość poznawania świata, węszenia, ruszenia się z domu, z mieszkania, choćby jak wielkie podwórko, plac posiadać, więc to jest dla niego bardzo ważne. A to trwa, a to musi być codziennie. I niekiedy nie jeden, tylko dwa, trzy spacery i one potrafią trwać dosyć długo. I przed decyzją, która można powiedzieć skłania nas do wybrania psa, musimy o tym pamiętać, że Tutaj wchodzi taki element jak spacery, który wymaga czasu i wymaga wyjścia. I tak, ktoś, kto z nami mieszka, może powiedzieć: No, ja będę wychodził, wychodziła, no ale bardzo często to jest taki słomiany zapał, wystarczający na miesiąc, na dwa. Więc spacery. Kolejną rzeczą jest oczywiście to, ile mamy czasu. Jeśli chodzi o bycie, przebywanie w domu, w mieszkaniu. To znaczy, jak dużą ilość czasu w ciągu naszego dnia spędzamy w tym domu, w mieszkaniu, tak żebyśmy mogli być z naszym kotem, z naszym psem. Ponieważ oczywiście w przypadku psów tego czasu potrzeba więcej. Jednak psy o wiele gorzej radzą sobie z samotnością. Koty z reguły radzą sobie z tą samotnością o wiele lepiej. I to też nie jest tak, że możemy kota zostawić i on sobie tylko będzie w, sam w tym domu, i damy mu jeść, i przez cały dzień nas nie będzie, i przyjdziemy pięć minut, pogłaskamy, i wszystko w porządku. No nie, to też tak nie wygląda. Kot też potrzebuje naszej obecności. I to nie chodzi o to, żebyśmy non-stop się z nim bawili, kiedy jesteśmy w domu. Kotu najczęściej wystarczy, że jesteśmy po prostu, na przykład w tym samym pomieszczeniu. W przypadku psów jest to o wiele trudniejsze, ponieważ pies o wiele gorzej znosi samotność. Niektóre koty również. Więc to jest kolejna rzecz, nad którą musimy się zastanowić. Poza tym, że musimy mieć czas i chęci, żeby po prostu się ruszyć i z tym naszym psem iść na spacer, to dodatkowo musimy mieć tak, dysponować taką ilością czasu, żeby ta samotność, czas, kiedy jest sam, no nie była zbyt długa. To niestety w bardzo negatywny sposób na niego będzie wpływać. Kolejną rzeczą, zanim wybierzemy psa, zanim wybierzemy kota, jest nasze podejście do niezależności, upartości własnego zdania w przypadku naszych zwierząt. Ponieważ koty no, należą do zwierząt, które no, chcą decydować o wszystkim samodzielnie. Oczywiście trzeba też pamiętać, że to nie jest tak, że ten kot będzie robił wszystko przeciwko nam. Ale jednak są to zwierzęta troszkę bardziej niezależne, no, to jest tak, tak zwana kocia natura, i on jest. Zwierzęciem, które po prostu takie jest, i my musimy to uszanować, że głaskanie, jak on tego chce, że wskoczy nam na kolana, no ale tylko wtedy możemy go na te kolana brać, że to jest zwierzę bardziej takie asertywne, bardziej niezależne. Pies jednak z reguły jest istotą o wiele bardziej zgodną, o wiele bardziej posłuszną, chociaż tu też są wyjątki, więc to jest bardzo ważna sprawa. Kolejną rzeczą, jest wychowanie, socjalizacja i prowadzenie, i to, jakie zagrożenie dla nas i dla otoczenia może. No to jest bardzo brzydko brzmi. No ale warto o tym mówić, chociaż niektórzy wolą o tym nie mówić, a nawet nie myśleć: że zwierzę może być niebezpieczne. W przypadku kotów to nie istnieje. No raczej, one też potrafią podrapać, ale raczej nie powinno być to czymś groźnym. Niestety, w przypadku psów. Występuje takie zagrożenie, że jeśli on będzie źle prowadzony, źle wychowany, nie zapewnimy mu to, tego, czego trzeba, to on może stanowić zagrożenie. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeśli ktoś nie wychowuje, źle wychowuje psa, albo wybiera psa, którego nigdy nie powinien wybrać i po prostu sobie z nim nie radzi, to ten pies może stać się istotą, która w odpowiednich a raczej nieodpowiednich warunkach może być zagrożeniem, to może być niestety coś, co będzie w przyszłości mogło doprowadzić do bardzo niefajnych sytuacji. I tak należy na to patrzeć. Trzeba niektóre rzeczy nazywać po imieniu. Więc jeśli wybierasz pomiędzy psem a kotem, a chcesz zdecydować się na psa dużego, czy też Spośród tych psów, które trudniej wychować, które no, mają troszkę większe pokłady negatywnych zachowań, a nie jesteś pewny, pewna, czy dacie radę go wychować, socjalizować, no to nie. Tutaj nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Ponieważ no, to jest coś, co może być dużym problemem i zagrożeniem. I oczywiście to są takie kwestie, które trzeba przemyśleć. Jednak w mojej opinii czas. Spacery i nasze przekonanie, czy chcemy psa, czy kota, jest najważniejsze. Kot jest troszkę bardziej bezobsługowy, chociaż nie aż tak bardzo, jak się niektórym wydaje. Kotu nie musimy poświęcać tak dużo czasu i to nie musi być czas tak aktywnie spędzony, jak w przypadku psa. Kot lepiej znosi mm, samotność, no, ale jest bardziej niezależny. To też nie jest zwierzę, z którym tak łatwo wyjdziemy na spacer. To nie jest też zwierzę, którego będziemy mogli uczyć w takim zakresie sztuczek. To też nie jest zwierzę, które nas na przykład będzie ostrzegało, czy też pilnowało, czy też broniło. Wiele rzeczy, o których trzeba pomyśleć. Ale ja, w mojej opinii, skupmy się po pierwsze o, na tym czasie. I na tym pies czy kot, i pierwsza odpowiedź. Później przechodzimy do tego czasu. Czy my będziemy mieć dla tych zwierząt czas? O wiele więcej czasu potrzebnego dla psa i o wiele mniej, ale nadal dużo, może nie o wiele mniej. Mniej czasu, który musimy poświęcić kotu. Nie musimy, tylko chcemy. No tu jest kolejna sprawa, ale o tym też będzie kiedyś materiał. Czy naprawdę chcemy tego psa, tego kota? Czy to taki kaprys chwili, czy też moda, czy też no po prostu kiedyś chciałem, teraz mam warunki, to kupię tego kota. A że nie mam czasu na nic. Jakoś to będzie. Niestety to jest drzewa istota, za którą bierzemy odpowiedzialność i nie może być jakoś to będzie. Więc tu ta decyzja powinna być decyzją łatwą. No ale często tak nie jest. Jednak tutaj te różnice w potrzebach są duże. No i raczej w naszym postrzeganiu tych zwierząt też. Pamiętajmy też, że każdy kod. Każdy pies jest inny. I to, że posłuchasz 10, 100 materiałów, poczytasz, pogadasz, to nie oznacza, że ten pies, ten kot, którego będziesz mieć, będzie taki idealnie, jak no, tam mówiono, tam pisano, tak opowiadano. Zastanów się, a wtedy decyzja na pewno będzie dobra. Ciesz się tym psem, tym kotem. Co wybierzecie, to jest coś, co wybraliście wy. Ponieważ to wy wybieracie. Nie ktoś z internetu, nie ktoś, który mianuje się specjalistą, nazywa się specjalistą. No, ja szczęśliwie się tak nigdy nie nazywam. Nie znajomi, którzy też są specjalistami. Wybór jest Wasz. Podejmijcie go świadomie, odpowiadając sobie na pytania z przekonaniem, i to jest Wasz wybór. Nie dajcie go sobie narzucić. To jest bardzo ważna sprawa, że przy wyborze psa, kota czy jakiegoś psa, jakiegoś kota, żebyście to wy podejmowali decyzję, ponieważ to wy będziecie z tą decyzją przez te kolejne lata. A jeśli wybierzecie dobrze, no to będziecie bardzo szczęśliwymi ludźmi. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oceny, komentarze, subskrypcje, polecanie tego kanału, polecanie tych materiałów. Zapraszam na inne materiały, inne kanały, linki w opisie. Linki do możliwości wsparcia też w opisie. Bardzo mocno do tego wsparcia zapraszam. No i oczywiście dziękuję za wszelkie formy wsparcia, czyli za te bardziej wymierne materialnie i za te takie jak oceny, komentarze, subskrypcje, polecenia. One też są niesamowicie ważne, no i za to, że jesteście, za to, że oglądacie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.